Mam to, Boże, TASP? Dlaczego tak? T, A, S, P. T, A, S, P. To nie miało żadnego sensu. Ja to zrobiłem brute force'em, fakt faktem, ale naprawdę, to nie miało żadnego sensu. Nie wiem, czy to może w angielskiej wersji jest tyle. Przeszukałem filmików, niestety nie znalazłem, ale to było chujowe strasznie. Nie chciałem tego ominąć, dlatego co zrobiłem brute force'em, ale mówię, to było bez sensu. Może ja jestem głupi, ale ja tu nie znalazłem żadnej wskazówki. Nie było tu żadnej wskazówki. Zrobiłem to brute force'em, trudno jakoś przeszliśmy, no ale straciłem z 10 minut. Już sobie nawet w telefonie zapisałem kombinację. To było bardzo słabe. Cztery strony krypty czarnego ptactwa, część druga. Północny wiatr gna, muska twarz giganta, co ptak ilustruje. Tyro Eurydes, trzeci z czterech stron skrypty, czterech stron krypty czarnego ptactwa. Południowy wschód cienie przysyła, skarbca mrok pieści skrzydła. Tyros Eurydes, cztery z czterech stron krypty czarnego ptactwa. Czwarty. Trybut Wilemowa, o! Ej, dobra, to były nagrody jakieś fajne. I nie wiem, czy się z wami przywitałem, moi drodzy. Już serio, robiłem tyle cięć, tyle razy tutaj zrobiłem cięcia. Po prostu już kurwicy dostałem. Dobra, ale co to było? Łańcuchy, amulet obserwatora. Trzymałości unik. Małe nefertowe oko wydaje się zawsze spoglądać w kierunku niebezpieczeństwa. Było jakoś broń? Armor? Może i armor. O! Naramienniki poszukiwacza przygód. Lekki i wszechstronny naramiennik do poszukiwacza przygód. Zamieniamy. Coś tam z Willemowym widziałem było. Zresztą obrona wytrzymałości, więcej HP, ale dużo obrony spada, więc nie. Trybut Wilemowa, to było dla niej. Szybkość spada o 1,6. Ale 20% szans na zatrucie celu. Więcej HP i więcej mocy ataku. No pewnie, że chcemy to. Ja mam w ogóle ten trybut Wilemowa. Kochani. Ej. Czemu tego nie dałem w końcu? A, nie dałem, bo nie było trzeba. Dobra. Moc ataku tu sporo spadnie, więc nie ma sensu. Ale wiecie, co my zrobimy teraz? Zakrniemy jej ten przedmiot, ulepszymy go na infuzję numer 2. Tak to było tu. Mamy tego dużo, więc akurat to zrobimy. To takie na wizji robione. Mamy już trybut Wilemowa, poparzenie, no to nas nie jesteś. 5%, 37% zefir. Harde haki, to daje krwawienie. Wybierz przepis, dobra. A czy możemy wybrać jeszcze to? 20% szansy na zatrucie. No to może damy zatrucie. Jest tu gdzieś zatrucie? Jad. 57, nie no 100. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to, ale i tak nie mamy ilo i teoretycznie w tej chwili. Kupienie. No dobra, damy jej ten trybut. Idziemy dalej, bo już mam naprawdę dość tego miejsca. Nawet nie wiem, ile tam mam nagrane. Więc może być odcinek albo trochę dłuższy, albo trochę krótszy. Nie mam pojęcia. Wiem, że tylko dużo się tu namęczyłem. No i mówię, nie wiem, czy się z wami przywitałem. Jeżeli się z wami nie przywitałem, kochani, to dzień dobry, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, gramy dalej w Reinet King League of Legends Story. O ile się nie przywitałem. O ile się przywitałem, no to zignorujcie to. Już tyle czasu spędziłem, że naprawdę nie wiem. A już nie chcę mi się nawet patrzeć, czy to się nagrywało. Ale raczej tak. Headshot. Dobra, niszczącą mgłę.
Śmierć od 1000 cięć. Krytyk, dobra. Było dobrze. Tamcik. Powalczyłbym z jakimś silniejszym przeciwnikiem. Takim naprawdę. Pseudobossem może? O. No to klepnięcie nie nakłada. Czekajcie, ją chyba trzeba atakować, tak? Czy jego? On sobie dotarczkę teraz chyba. Mam nadzieję, że go wybiłem z tego rytmu, ale chyba nie. Czy mamy coś za 326? Oczywiście, że nie. Choćbyśmy się zesrali, nie ma takiej opcji. Nie dobijemy go. Chyba, że tu jest. O, w sumie to jest spoko. Fajnie, fajnie. A ten będzie robił pokaz ostrzy. I znów sobie dał tarczkę, cwaniaczek. A czemu tobie obrażenia spadły? Nie wiem, dlaczego mu padło to. Klepnięcie. To standardzik, co? Żeby jeszcze sobie nie wrzucił żadnych bonusów. Kurde, mogę mu dać jednak co innego. Ty się broń. I to jest fajne. 23, 113. 12 punktów przeładowania. Mamy zawsze... Zawsze ukrycie. Nie ruszaj się. A nie pokaż, zawsze. Jak błagasz. Ponownie nakłada ukrycie. Okej. Okay. Kurde, ten Braum się broni. Turmijka gotowa. Dobra, zobaczymy kolejny filmik od naszego Pajka. Ale to jest losowo rozdzielając. Uuu, to lipa. No dobra. Nie, dobra, to było fajne. To było fajne, podobało mi się to. Dostali, na co zasłużyli. Pajk ma fajnego buta. I kolejny statek. Kolejna replika syreny. Jezu, ile tam ich jest? Ja tam nie chcę iść. A i czemu? No nie mówcie, proszę. Ej, zablokowaliśmy się chyba. Nie, dobra. Uff. Ach, te bugi, ach, te bugi. Ale wiecie co, ja bym uleczył może ekipę. Mniejszy eliksir zdrowia. Kupowego nie chcę. Nasza ekipa też dostała trochę po dupie. No i koleżka tu jest. A, myślałem, że jeszcze ucieknę. Stoisz mi na drodze. Aleja. Dobra, 266. 316. Gdzie rozliczymy to? Zrobimy to w ten sposób. Mam nadzieję, że tak w tych dwóch. Braumik, ty na siebie skupiaj wszystko. Bo ja się tego typa boję. On potrafi przypieprzyć i to mocno. Fajnie. Dobra. Mam cię. Nie ma dwóch. Dar losu. Czy uśmiech losu. To więcej golda dostajemy. Co to robi? Ej, no pokażcie mi, co to robi. Zabicie celu gwarantuje dodatkowe 20% zdrowia. Szkoda, że dopiero teraz. Szkoda, że dopiero teraz. Ty się broń. Mewka jeszcze zaklepnijcie. Dobra. I teraz cię już wykończymy, przyjacielu. Teraz już raczej
Wyjaśnimy. Kurde, niepotrzebnie to użyłem. Mogłem się jeszcze bronić, on ma taunta. A teraz zostanie po dupce mocno. No, bo to ma dosyć... spory... spory niestety... Matko Bosko, cooldown. Teraz walnie w Brauma dosyć mocno. A walną we wszystkich i znak śmierci nałożył. Kurde, jakie one mają DPS-y! Ale to ma normalnie... Och... napierdziela jak głupi. Łatwizna. Jeszcze ogłuszeniem wpadło. Może to powtórzymy! No to lepiej tego nie powtarzaj, Brown. Ten typ był naprawdę mocny. I awansujemy kolejnymi postaciami. Yasuo. Droga wędrowca, ulepszenie drugiego poziomu. Brown. To wszystko tego samego poziomu, dobra. Nawet będziemy tego przeglądać. Masz dokera, szlachetna obruszka. A zaraz, zaraz, ja znów się muszę uleczyć. Dobra, dodaję. To powinny podwójne wpaść. I miłej zabawy. Dobra, MFK czy Braum? Braum pierwszy. Atakujemy normalnie, to jest w sumie jeden przeciwnik, który atakuje. Walser tarczy, spoko. No to standard 273 czy 2-4. Średnie ułożenie mają. Drugi stack czy pierwszy? Pierwszy. Nie wiem, czy walnie tego i tego, czy tego i tego. Nie mam zielonego pojęcia. Tego i tego. Szkoda amunicji. Dobra, Pajk, kończ to. Jest wrócona cisza. Dobra, udało się, udało. Ktoś tam level dostał? Pajk jeszcze nie. Tu już mamy wszystko, no i kolejny. Jezu, ile was tu jest? Aaa, mama! Jakiś pan mnie goni. No kurde, weź ty mi daj spokój. Jeszcze wlazłem w tą mgłę. Kurde. Szybko cię zabiję. No trudno. No trudno. Tu już trzeba. Ty się broń znów ponownie. Niestety te, co po niektóre odcinki będą takie przegadane. Pokaż jak błagasz. Tutaj standardzik. Nie dłużej, ale... kurde, tylko nie zauważyłem tego. Dobra, dwóch siadło. Ja tak go z miejsca. Zbijamy tą tarczkę. Pajk to samo. MF-ka dajesz klepnięcie. Nawet nie było szans, żeby ta tarczka została. Haha, tarczka szmato. Krytyk sobie nosi, pięknie grał. Zaatakujmy czymś lepszym. On cały czas nie jest w cieniu. Mnie boli. Ster krwawi. Więc będzie krytyk. Będzie critical shot. Mnie nie przestraszysz. No jeżeli będzie krytyk, ile tam to zadawało? 200 parę. Jest szansa, że go ubije. Liczę na ciebie, Pike. No właśnie. Poszli na dno. Dobrze, że mamy nie marnowałem. Przypomina mi to pewną historię. Fajne są te umiejętności Pike'a.
Tylko no niestety nie mam healera, dobrze by było mieć 4 osobową drużynę. Tank, 2 DPS-ów, no i healer. I Pike awansował, tak samo drugiego poziomu, plus 1 punkt ulepszeń. Więc ja sobie to będę pewnie poza odcinkiem już ulepszał, żeby nie marnować tej czasu. Ale sobie się trochę zapasu nadrobię, boże, jak się cieszę. Zaraz będą ciężkie godziny pracy, a to już w ogóle jest lipa. Dobra, gdzie my idziemy? Tu jest sklep, tu jest rozmowa. To pogadajmy sobie. Tejże duchy są niespokojne. Co wiesz o duchach? W Ioni duchy są spokojne. Świat płynie wokół nich, są jak skały w strumieniu. Może kiedyś się tam wybiorę. Do Ioni? Jesu, masz branie. Ih, ani kawałeczka w całej tej przeklętej hałdzie. Wielka umięśniona istota mgły grzebie w górze gruzu. Torus, czy to ty? Tak, to moje imię. Jestem teraz zajęty, daj mi chwilę. No, już wszystko gotowe. No, to zakładam, że przychodzicie z miasta. Potrzebujecie czegoś? Torus czeka na twoją odpowiedź z rękoma skrzyżowanymi na piersi. Gdzie pozostali? Laura powiedziała, że przyjrzy się księgom kilka pokoi wcześniej. Kapros tylko marnuje czas w lesie, gapi się w to morze. Znalezienie ich nie powinno być trudne. Masz jakieś zapasy? Znalazłem parę rzeczy. Zwiększono moc ataku. Oj, korci ta kolebka i grób. Dla masła 152 ataku, wow. Moc ataku, wytrzymałość, magiczna obrona. Wzmocnienie i zaklinanie nam siądzie. Kurde. Ząb lewiatana, czy tam się to przyda? Oj, to dla MF-ki było zarąbiste. Czy da się sprzedać mu cokolwiek? No brakuje nam tylko 50 golda. No więcej, 60-65. Kurde. Da się ci coś sprzedać? Chyba nie. Skąd wiesz, że przychodzimy z miasta? Jak miałbym nie wiedzieć, to jedyna bezpieczna droga z nadmorza do Akademii. Dla śmiertelnych, ma się rozumieć. Naprawdę nie da się sprzedać nic? Nic. Odkupienie, akcesoria. Kurczę, szkoda, bo kupiłbym sobie tą kurtkę. Dobra, lepiej już wracaj. I tak miałem zamiar. Teraz pora jest dobra jak każda inna. Nie zróbcie czegoś głupiego. Wróćcie do miasta w jednym kawałku. To nie jest bezpieczne miejsce dla żyjących. Moduł Kowal Torus. Co tam chyba było? Ogrody, tak? Tak, ogrody Akademii za chwilę będą. No jest to znów wy. Chodź tu. No i nie ma teraz. Obrażenia w lochu. No znów rzucił sobie to 1000 cięć. Dobra, walniemy w ciebie. Braum i Pike walicie w tego typa. Mewka sobie poradzi z tamtym. Jeszcze zatrucie wpadło, świetnie. Nic ci ta tarcza nie da, wierz mi. Jeszcze nie wiesz. To ostatnią rękę, dziadu. Aleja. I klepnijmy go tylko mocno. Dobra. 93, on chyba tego nie dobije, prawda? 101. Dobra, ale jest szans. Jest szansa. Dodamy krytyka. No to i tak nic nie dało. Co to było? Overkill? A nie, krwawienie. Znaczy trucizna. No to wyszło w porządku. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Teraz ten patałek tu będzie. Oni to tu się.
To tak. Natychmiastówka. Krwawie nie wpadło. Aleja. Tylko większa aleja. Tak, niestety go nie zaatakujemy. Trzymam palec na spuście. Zostaw Pajka. Pajk ma w ogóle bardzo mało HP. Może za mało. Dobra, Pajk, czy ty dobijesz? Kto następny? Czy ty, Pajk, dobijesz? 101. Aż się raduje. Nie dobijesz. Ale krowie nie wykończyło. Jest zmocona cisza. Zapominam o tym krwawieniu, jak wpada. No to szybkie walki były. Cierpienie astronoma 2 z 2. Według moich wyliczeń mordercza równonoc powinna przypadać na pół tuzina dni pojutrze. Tak przynajmniej mówią gwiazdy. Przypływ już zbyt długo mi nie sprzyja. To chyba wina księżyca. Ukrywa przede mną swą twarz. Nieśmiała kochanica osnuta mglistym całunem. Ale ta mgła... zasłania gwiazdy, które są znacznie bliżej, chowając się przede mną, a ja nie słyszę ich wołań. Muszę poznać ich słowa, więc za nimi podążam. Ktoś pisał w moim dzienniku, moim pismem, ale gwiazdy nigdy czegoś takiego by nie powiedziały. Niemożliwe. Wykreślę te plugastwa. Muszę zasnąć, zanim gwiazdy na nowo się odezwą. Obudzę się w pełni sił. Tej nocy poznam ich sekrety. No dobra, to chyba ich nie poznałeś. Tu już mamy wszystko? Mamy wszystko. Wszystko. Dobra. To możemy iść dalej. Idziemy w końcu stąd, czy nie wyjdziemy? Ktoś żyje. A, następstwa 3 z 3. Ktoś żyje. Galów napotoczył się na młodzieńca, gdy nosił ropę ze zniszczonego magazynu. Przyprowadził go do nas. Chłopak jest bardzo blady. Mówi, że został sam i ukrył się w krypcie. Zabraliśmy go na nasz statek. Cały się trząsł. Mówił, że byli też inni i wciąż tkwią tam uwięzieni. Biedak nie może się pozbierać. Mówi o spłąkanych duszach. Jesteśmy na obrzeżach od jakichś 2 nocy, ale już dostajemy świra. Zgodziliśmy się jednak wszyscy, że nie pozwolimy wyspom zabrać kolejnego życia. Nawet PMH przytaknął. Aż robi się cieplej na sercu. Skończymy remont statku, udamy się do skarbca. Może kogoś znajdziemy. I tak, mamy pierwsze punkty odpoczynku. To zimno nie jest normalne. Czuję je nawet przy ogniu. W Raumowi zawsze jest ciepło, a tutaj aż mi zęby szczękają. Jak w Raumowi jest zimno, to faktycznie. To nie może być normalne. Dobra. Zjedzmy posiłek i odpocznijmy. Co by na to? No pewnie, że tak. O, co to za wspaniały zapach? Ty chcę coś dobrego. O, co za wykwintny aromat. Musisz mnie tego nauczyć. Wybacz, wielkoludzie. Rodzinny sekret. Niewiele więcej zostało mi po matce. Miłość, którą ją darzysz, jest wyjątkowa. Dbasz o jej pamięć. No cóż, była wyjątkową kobietą. Przekonajmy się, czy nie popsułam przepisów. To jest pyszne! Tak dobre jak twój gulasz z druwaska? Lepsze. Cóż, może gdy to wszystko się skończy, pozwolę ci zabrać mój przepis do Freljordu. Nikomu innemu bym go nie powierzyła. Dziękuję, kapitanie. Serce Brauma rośnie. Brzuch też. Dobra, następna. Czy ty naprawdę śpisz z otwartymi oczami? Ja nie śpię. To jest nas dwójka. Twa dusza jest niespokojna. Czuję, jak bardzo pragniesz zemsty. Hej, ja też mam listę. Ale na mojej jest tylko jedno imię. Gangplank.
Wyśpię się dopiero wtedy, gdy go zabiję. Głębiny pragną jego krwi. Kto by pomyślał, że moglibyśmy mieć coś wspólnego? Pike, pamiętaj jednak, że to ja muszę go zabić. Albo podzielimy się? Nigdy nie dzieliłem się zdobyczą. Może zrobię wyjątek. Przy rozmowach z Pike'iem zauważyłem, że jest taki problem, że jest bardzo długa przerwa, bo ja tego nie klikam, one same się kontynuują. Jak mówi MFK, to jest wszystko w porządku, ale jak mówi Pike, no to już jest przerwa. Długa, tak jakby się, nie wiem, musiał namyśleć, czy już może skończyć, czy nie. Dobra, ale kontynuujmy dalej. Ostrzysz broń? Taki nawyk. Ciało jej nie stępi, ale ta czynność mnie uspokaja. Poza tym, szybka śmierć to mój sposób na okazanie litości. Skoro tak mówisz? Próba. Zastanawiasz się, jak ją przetrwałem. O tym właśnie mówię. To prawda. Jakie to było uczucie? Czy słyszałeś matkę węży? Słyszałem. Nieznany mi głos. Walczył z tymi, które słyszę zawsze. Krew i dym. Płynna czerń. Ciężkie brzemię. Inne niż do tej pory. Nowe powołanie. Może wyjaśni... To minie. Jak wszystko, co żyje. Jestem ciekawa, czy masz rację. Nie obchodzi mnie, czy mam. Strasznie źle nagrane są te teksty tego Pike'a. Naprawdę. Aż jestem zdziwiony, że tak można było to spartolić. Dobra, gdzie my jesteśmy? Kierujemy się do ogrodu po akademii. Jakie ładne widoki. Wyspycienia. Dobra, moi drodzy, ale widzę, że już w sumie na liczniku jest ponad 30 minut. I tak, to jest już koniec odcinka. Ja już dzisiaj chyba kończę nagrywanie, bo już jest, powiem wam szczerze, że godzina 22:50. Na jutro jeszcze idę do pracy. Tak więc, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.